Jennifer, orędzie Jezusa 18 marca 2023 roku. Nasz Pan Jezus do Jennifer: Moje dziecko, mówię mym dzieciom, że wiara nie działa w strachu, raczej poprzez wiarę przynosi wszystko do światła prawdy. Moje dzieci, miejcie oczy wiary, nadziei i bezgranicznej ufności w moje miłosierdzie, gdyż jest ono największym aktem miłości danym ludzkości. Moje miłosierdzie jest bezgraniczne, a wielu nie widzi, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Trzymajcie się mnie, dzieci moje, a poprzez modlitwę i post zaczniecie wracać do zdrowia. Trzymajcie się mnie, bowiem w miarę jak ta ziemia zaczyna się trząść i chwiać, pierwsze z tych rzeczy rozpoczną się w murach mego kościoła i przenikną na cały świat. Nie byłoby miłości mego Ojca, gdyby nie dał takiego czasu aż do teraz, aby jego dzieci żałowały za grzechy. Moje dzieci, zło przyspiesza i wasz czas na tej ziemi to tylko mgnienie oka. Bądźcie czujni, gdyż nieprzyjaciel szuka tego, za co zapłaciłem wasz okup. Kiedy stracicie czujność i poddajecie się głupiemu światu, to wówczas zaczyna on przejmować kontrolę nad waszą duszą. Gdy rodzaj ludzki stara się manipulować słońcem, księżycem i gwiazdami i projektować na nowo delikatne, złożone mechanizmy mego stworzenia, to staje się on fałszywym prorokiem dla samego siebie. Biada tym, którzy znajdują radość w niszczeniu życia. Biada tym, którzy pozwalają sobie być architektami zła. Czas mija i godzina miłosierdzia jest bliska. Wzywam moje dzieci, by weszły w ten czas Wielkiego Tygodnia, walcząc o prawdziwą świętość. Świętość to udział w moim cierpieniu i bycie narzędziami mojej miłości i miłosierdzia. Idźcie naprzód, moje dzieci, i karmcie wasze dusze i ciała poprzez pokutę i Eucharystię. Dano wam nową godzinę, by czynić zadość i walczyć o niebo. Teraz idźcie naprzód, albowiem ja jestem Jezus, i bądźcie w pokoju, gdyż moje miłosierdzie i sprawiedliwość zatriumfują.